Ej, widzowie, słuchajcie, dzisiaj najprawdopodobniej jest ten dzień. Mianowicie, jest tu tym godzina 12. Ja przed 10 ostatnio, ja widziałem licznych subów i wtedy było 998. Więc teraz mam nadzieję, że jak kliknę, zobaczę 1000, Dobra, kurde. Dobra, klikam i. Jest! 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 Tysiąc! Tak! Tak! Jest tysiąc! Dobra jest, mamy 1000! To jest! W końcu kurde te widzowie! Ech, dobra, dajcie mi chwilę. Ja trochę ochłonę, rozstawię sprzęt i pogadam trochę więcej. Dobra widzowie, widzieliście przed chwilą reakcję, którą nagrałem sobie samemu najpierw tak dla siebie. Po prostu chciałem mieć nagrane jak ja to widzę, finalnie ją też stawiłem na Instagrama i powiedziałem sobie, że za chwilkę zrobię normalny film, tylko muszę trochę ochłonić. Znaczy, ochłonić to nie, ja po prostu musiałem, się... musiałem wszystkim po prostu się pochwalić. Znaczy w ogóle, kilka osób już mi to pisało, kiedy to się wydarzyło. To było mniej więcej w okolicach, w pół 11. Jest dopiero 12, ja to teraz zobaczyłem, bo poszedłem przed 10 na msze, zobaczyłem wtedy, było 998, wyszedłem i tak mówię sobie, dobra. Ten tysiąc wleci w momencie, kiedy ja będę na mszy, albo na procesji, bo dzisiaj Boże Ciało. Wiedziałem, że ten tysiąc subów wleci na ten kanał. Jak tylko przekroczę próg domu, około godziny 12.00. daje mi się jeszcze chwalu, wiecie co, wyłączę tego Messengera, żeby nie było. Dobra, y we, leci ten tysiąc słów w momencie, kiedy mnie w domu nie będzie. I ludzie mi pisali, dziękuję bardzo tym co mi daj znać. Ja wiedziałem, że to się stanie, już tylko czekaj na moment, kiedy przekroczę próg domu i będę mógł to zobaczyć. Więc nagrałem sobie szybko taką reakcję, którą widzieliście na początku. A teraz powiedziałem sobie, siądę normalnie, rozstawię sprzęt i pogadam trochę. Słuchajcie, 7 i pół roku, czy się mi płat mówić, czy, jakajcie Daj, nie włączę Facebooka, co jest. Dobra, dziękuję wszystkim za gratulacje, naprawdę, jeszcze jakiś wrogasek, dobra, dziękuję wszystkim za gratulacje przy okazji, które tam przecie, w, w, przy okazji skorzystam, dobra, słuchajcie, widzowie, 7,5 lat nagrywania na YouTube, bo zacząłem w grudniu 2014, to jest 7,5 lat, 5,5 ,5 lat tego kanału, świętowaliśmy 5 lat w grudniu, teraz mamy 5,5 i w końcu się udało, i ja słuchajcie, ja trochę, to, ja trochę w to nie wierzę nawet, powiem szczerze, ja trochę w to nie wierzę. Ja trochę w to nie wierzę, dlatego że dlatego, że to jest za sprawą jednego filmu, to jest za sprawą tego przeglądu Disney Plus. Posłuchajcie, wrzuciliśmy... Znaczy ja wrzuciłem, to ja wrzuciłem wrog z koncertu Taco Hemingwaya Wiedziałem, że będzie o duże wysiędzenia, bo takie wyroki zawsze mają. Dał nam tylko dwa suby, no tam było 978 w niedzielę no i tam chyba, on no teraz ma 800 200, prawie. Nagle wrzucam przegląd Disney+, plus we wtorek. On z początku też jakiś wielki statystyk nie miał, a nagle wystrzeliło do kosmosu. <gryw> I mamy to, co się dzieje. Słuchajcie, ja dobrze pamiętam, chyba 980 wbił w dzień wrzucenia, czyli we wtorek. Wczoraj zakończyło się 988, w się zakończyła. Ja wstaję z na 990, to wam się pochwaliłem. I... Tak potem nagle wbijają te suby tam 992, 993, 991 też widziałem I tak finalnie było, w okolicach pół do 10. było 994 i potem na chwilę yy, mnie tam chyba 10 minut minęło, 998. Więc też widziałem, że będzie 1000. Ale kurde, ten film po prostu, ten film, naprawdę temu filmowi za, yy, za... jak to się mówi? Temu filmowi zawdzięczam ten tysiąc subów. Ten jeden film dobił mi te brakujące 20, bo ostatnio to nawet więcej, 22. Ten jeden film, widzowie. I tu podziękowania dla Adiego, bo to on mi przypomniał, że miałem to nagrać, bo ja o tym kompletnie zapomniałem. Bo ja to zapanowałem sobie już dawno temu, zapomniałem o tym Adi mi o tym przypomniał, także dzięki. Ech, ten, wiem, że ten film jest trochę chaotyczny, a ja po prostu nawet nie chcę tego montować, ja chcę mieć tu po prostu taką reakcję całkowitą, taką jak to się w tym momencie dzieje. Bo po prostu chcę mieć to tak zapisane, co ja dokładnie wtedy czułem, co robiłem. Ech, dobra, więc najważniejsze, chcę wam wszystkim podziękować. Po kolei, najpierw pierwszej ekipie, z którą nagrywałem, bo no, zaczęliśmy od tych vlogów wspólnych, gdzie jeździliśmy rowerami, coś tam sobie oglądaliśmy. Parkourę robiliśmy, no ogólnie zwiedzaliśmy. To się, to się fajnie robiło, fajnie, tu też ludzie to odbieraj. W ogóle, chłopaki, zapraszam Was, żebyśmy w wakacje gdzieś pojechali, tak oficjalnie Was zapraszam. Jeszcze do, do Was tam potem napiszę, a jeżeli ten film to Was zapraszam. Przejedźmy się jeszcze gdzieś w wakacje. To najpierw im, potem Nobiemu. nobi dziękuję Ci bardzo, bo w momencie, kiedy tej te wielkiej załamki, ty byłeś przy mnie. Staraj się mnie wspierać w moich działaniach, mimo tego, że ja sam nie wiedziałem dokładnie co ja chcę robić. A starałeś się jak mogłeś. Gdzieś tu zaoferowałeś się, będziesz też nagrywał. Robiłeś dla mnie miniaturki, choć też niezbyt nam to wychodziło i nie do końca wiedzieliśmy co my chcemy. A głównie ja nie wiedziałem tego co ja chcę. Także Nobby, tu też dziękuję do ciebie i ogólnie za wsparcie Twoje. A ze wszystkich osób współpracujących, największe podziękowania należą się Adiemu. Adi, dzięki Tobie, kontent filmowy stanął na nogi. Znaczy, kontent filmowy stał w miarę dobrze, a dzięki Tobie się bardzo rozwinął. Adi, tutaj Twoje wsparcie w kwestii. No, ty mnie zachęciłeś do obejrzenia Spider-Man na no Home. Dzięki Tobie odkryłem Marvela i zachciało mi się go oglądać. Zachciało mi się wtedy dzięki temu na nowo znowu badać filmy i robić różne rzeczy. Recenzje ze mną nagrywasz, omówienia ze mną nagrywasz. Ty mnie w sobie przypomniałeś o tym filmie. No, jakby Adi, to jest bezpośredni. Bezpośrednie Twoja zasługa. Te tysiąc subów. Także najbardziej, właśnie ze wszystkich współpracowników, moich osób, które współpracowały, no to najbardziej dziękuję Adiemu. Jeszcze ekipa Power Production, że wam podziękuję bardzo, bo gdzieś tam, no. Razem coś tam działaliśmy, czasami wspieraliśmy się nawzajem i tu na kanale, i u was na pp. No gdzieś tam zawsze my się. Gdzieś to to, że byłem u was na kanale, znaczy no u nas, bo to też był mój kanał, bo byłem, byliśmy razem działaliśmy, to nasze było. Gdzieś tam w spare Production ludzie do mnie przychodzi i ode mnie przychodzi do was. Także wam też dziękuję, zresztą, Lewy. Ty sam przyszł mnie występowałeś w filmach, czasami robiliśmy recenzję filmu Hedosi 2. No, także to też. Także dziękuję pierwszej ekipie, dziękuję ekipie Power Production, dziękuję Norbiemu i przede wszystkim Adiemu. Dziękuję wam wszystkim współpracownicy moi i e o, ekipie Minabi jeszcze później matko, przepraszam, że ja tak ciągle zapominam, ale ja nie jestem jakiś bardzo przygotowany do tego filmu, mówię, ja po prostu nagrywam co w tym momencie myślę. Dziękuję też ekipie Minabi, bo teraz przez ostatnie miesiące wspieraliście mnie bardzo i zaoferowaliście się w o pomoc, w wakacje mam nadzieję, że zrobiłem coś fajnego, no tu no Adiemu wiadomo, Ulfowi, i całe jeszcze po prostu na Eufowi głównie, bo gdzieś tam też najwięcej pracujemy. Ekipie mi po prostu. Ale to nie są najważniejsze podziękowania. Nie wiem, czy kogoś nie pominąłem, jeżeli kogoś pominąłem z osób, moich współpracowników, to bardzo przepraszam. Po prostu jakoś nie mogę wszystkiego dobrze spamiętać. Więc po prostu, że tak ogólnie dziękuję wszystkim osobom, które współpracowały ze mną przy tworzeniu materiałów jakichkolwiek. Ale najważniejsze podziękowania należą się wam, drodzy widzowie, bo to wy jesteście tym tysiącem ludzi, które uznało da mi guzik subskrybuj. Znaczy kliknie su guzik subskrybuj, ponieważ chce mnie obserwować, chce mnie słuchać, bo lubi jak opowiadam coś. No bo ja się tutaj to robię, opowiadam historię. Jest to dla mnie, ja uwielbiam to robić. Całe te 5,5 lat opowiadam dla Was różne historie i z mojego życia, jakieś tam lepsze, gorsze, o filmach opowiadam i różne inne rzeczy. Także. Ja dziękuję, bo to jest jednak tysiąc osób, które powiedzmy zaufały mi, że, że ja jednak coś mogę ciekawego opowiedzieć i chcę mnie słuchać. To jest jednak naprawdę niezłe. Tysiąc osób chce mnie słuchać. To jest naprawdę fantastyczne. Więc największe podziękowania należą się wam, drodzy widzowie. Po prostu, bo to wy ten kanał zbudowaliście. Bo ja mógłbym sobie nagrywać, a jeżeli nikt by mnie nie słuchał, no to tak. No okej, okay, ja bym miał z tego fan, że że ja tutaj sobie gadam, na pewno, bym się cieszył, bo ja uwielbiam opowiadać historię. ale kiedy wiem, że wy mnie słuchacie i że tworzymy też społeczność, która no powstaje, bo mamy Discorda, na Instagramie też rozmawiamy, ogólnie gdzieś tutaj ta społeczność mam, na, mam nadzieję już się tworzy, no to my ją razem tworzymy, ja i wy, to jest zależność, prawda? Ja nagrywam, wy mnie słuchacie, potem razem sobie dyskutujemy i ogólnie tworzymy tutaj ten kanał razem. Także ja wam bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, dziękuję współpracownikom, dziękuję widzom, Dziękuję wszystkim. Uff. Ja, ja naprawdę trochę, trochę jeszcze nie dowierzam w to, co się dzieje, ale to się faktycznie stało. Ten cel został osiągnięty. Te 5,5 lat pracy się naprawdę w końcu opłaciło. opłaciło. jako... Dobra, źle zabrzmiałem, sorry. Po tych 5,5 latach w końcu się udało. O, o no może inaczej. Użysło opłaciło, opłaciła w innym sensie. Opłaciło się, ponieważ Mogłem się poddać, bo było momentów w pełni, gdzie ja już miałem zamykać kanał i na samym początku, po pierwszym pół roku miałem zamknąć kanał, potem w tym 2019 ja już odchodziłem i tak dalej, ta wielka załamka, wszyscy wiemy o co chodzi, no a widzicie, jednak dalej nagrywam, dalej nagrywam i w końcu dotarłem do celu, który sobie postawiłem, znaczy cel, który postawiłem, no cel był właśnie taki, osiągnąć te 1000 subskrypcji przynajmniej. Właściwie no to był taki cel bardziej taki odległy dla mnie. Dla mnie głównym celem było pierwsze 100 subskrypcji, bo moje poprzednie kanały 100 nie wbiły. I jak ja wbiłem 100 na tym kanale, to już czułem: dobra, kiedyś ten tysiąc wbiję. Kiedyś wbiję ten tysiąc. I to się stało dzisiaj. 16 czerwca 2022 roku. Zapamiętam datę chyba. Postaram się zapamiętać tę datę, zawsze Postaram się. Nie no, zapamiętam tę datę. To jest ważna dla mnie data. Dołącza do listy ważnych dat jakichś tam różnych. Inaczej no, po prostu, dołącza do, do listy ważnych dat. Dobra, ja naprawdę mówię od rzeczy, ale ale naprawdę Naprawdę no słuchajcie Ja nie wiem co ja jeszcze powiedzieć. No podziękowałem, powiedziałem tutaj ten, dobra, może jeszcze powiem co ze specjalem, bo będzie specjal na pewno, no słuchajcie, nie odpuszczę takiej okazji, trzeba wielce... Powiedzmy jak to widzę, będziemy świętować. Będziemy świętować fajnymi na pewno filmami. Generalnie myśmy tam z Alim z całą ekipą Minabi, no powiedz, z kawałkiem ekipy Minabi, coś tam już sobie kminiliśmy. Gmin Generalnie mogę wam powiedzieć tyle, że specja na pewno będzie kilkuodcinkowy. Nie będzie jeden odcinek, eee, myślę, że będą trzy. Tak, 3 to będzie taki minimum, jeżeli chodzi o specjal. Niestety nie mamy tego jeszcze zaplanowanego do końca, bo nie spodziewaliśmy się tego, że to się stanie dzisiaj. Słuchajcie, jak dałem ostatnio ankietę na Instagramie i na Discorda, to tam były opcje lipiec, sierpień, wrzesień po wakacjach. Nikt nie pomyślał o tym, że to będzie jeszcze w czerwcu. A tu nagle czerwiec już jest 1000 subów. Tam najwięcej osób się nastawiał na sierpień. Ja sam osobiście stawiam lipiec, a tu w czerwcu 1000 subów. Także będziemy musieli to jeszcze rozplanować i tak w czerwcu nie, nie wiem, czy dam radę to jeszcze wszystko opublikować, bo teraz jeszcze egzaminy. Jak idealnie przed sesją to się stało. To mi bardzo poprawia humor, ale też nie daje mi możliwości, żebym od razu tę specjalę zrealizował. Także będziecie musieli na to trochę poczekać, ale będą, będą obiecuję. Będzie naprawdę fajnie. Będą fajne rzeczy się działy. Dobra, chyba wszystko. Nie wiem, co ja jeszcze mogę tu powiedzieć. No, ten film jest mój chaotyczny, ale. To, to jest ten, ten moment, kiedy innego filmu bym nie był w stanie zrobić, ja po prostu mówię. I jeszcze, to w takim razie zakończę jeszcze raz słowem dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek przez ten cały czas istnienia tego kanału i w ogóle mojej działalności na YouTubie dołożyli do tego jakąkolwiek cegiełkę, czy w postaci, w postaci subskrypcji, czy w postaci wyświetlenia, czy w postaci lajka, like czy w postaci komentarza, czy bycia w mojej ekipie i działania związane z tymi filmami. Dziękuję wam wszystkim. No, no i chyba tyle. A teraz można świętować. A słuchajcie, jutro pyłką. Tak, jadę na pyłką w końcu. Dwa lata temu miał, miałem jechać po raz pierwszy w 2020, ale pandemia wiadomo, i nie pojechałem. Ale pojadę teraz i będę się dobrze bawił. I jeszcze z tą świadomością, że osiągnąłem swój cel, to będzie takie wielkie świętowanie przez cały weekend. Także ja się będę dobrze bawił. Ech. No, mam nadzieję, że Wy też gdzieś tam, gdzieś tam to, że te, to się udało, gdzieś to Was też uszczęśliwi, bo jak mówiłem, my tą społeczność tutaj razem tworzymy, więc nie ja wbiłem 1000 subów, tylko my wbiliśmy 1000 subów, my wszyscy razem. No dobra, to chyba już naprawdę tyle. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.